Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj witam się z wami ze starą, dobrą recenzją balsamu do ust. I słuchajcie, ilość próśb, które od was dostałam, aby przetestować ten balsam i go zrecenzować, po prostu przerosła moje oczekiwania i wszelkie moje w ogóle myśli. Pisałyście, żebym przetestowała ten balsam, bo wiecie, że jest to mój ulubiony balsam do ust i mowa tutaj o Eosie i Oesie. Będę mówić w dwóch formach, bo uważam, że dwie formy są poprawne. Krystal, czyli czymś, co niedawno weszło na rynek, a konkretnie do Rossmana, choć myślę, że w Douglasie też już są te balsamy. I zanim zaczniemy, zanim opowiem wam o Oesie Krystal, mam do was pytanie. Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie, jaki jest wasz ulubiony smak i zapach Oesa. Jestem bardzo ciekawa, bo teraz na rynku jest bardzo dużo i w Rossmanie dostępnych tych zapachów. No i co testujecie, co wam się najlepiej sprawdza, ja wam też na pewno napiszę, który jest mój ulubiony zapach. Za granicą były one bardzo popularne. Widziałam na amerykańskim YouTubie, że dziewczyny testowały ten balsam i dobrze się u nich sprawdzał, więc ja postanowiłam go przetestować. Tak jak poprzednie filmy z recenzją balsamów na moim kanale, testowałam ten produkt około tygodnia, tak żeby wam powiedzieć, jak się u mnie sprawdził. Testowałam go we wszelkich warunkach i na wyjeździe i w pracy, także mogę sporo o nim powiedzieć. No i słuchajcie, niech was nie zmyli ten tutaj piękny obrazek zapakowanego tego balsamu. Ja już go tak naprawdę używam ponad tydzień, a tylko dlatego go włożyłam do opakowania, żeby wam pokazać całość. Tak prezentuje się ten produkt na półce w Rossmanie. Cena mnie przeraziła. Ja się naprawdę głęboko zastanawiałam, czy ja chcę kupić ten balsam. Kosztuje, uwaga, 34,99. To jest naprawdę dużo jak na balsam do ust, takie jajeczko. No ale płacimy tak naprawdę za markę i za design, umówmy się, no to jest, design jest wow, wow. I tutaj co nam gwarantuje producent? Eos Krystal, nawilżający balsam do ust o lekkiej formule, bez wosku, 5 naturalnych odżywczych olejków. Ogólnie na półce są dwa rodzaje, ja mam hibiskus i brzoskwinia i jest jeszcze chyba hibiskus i co? I wanilia, tak, wanilia, bo jest taki perłowy. No i dobra, i tak się prezentuje opakowanie, słuchajcie, tak się prezentuje ten balsam do ust, to jakby plastikowe pudełeczko, w czym jest zamknięty Eos. I różni się on troszeczkę od tego klasycznego jajeczka kształtem, bo to jest bardziej opakowanie w trójkąt, tamten jest bardziej, ten klasyczny jest bardziej okrągły. No ale jakby, wiecie, forma jest ta sama, tutaj opakowanie, może zacznę po prostu od opakowania. Opakowanie jest bardzo wygodne, dlatego że iOS zawsze robi też zatrzaski, że nie, ten balsam nie otworzy wam się w torebce, nie pobrudzi wam niczego. Tu słychać takie charakterystyczne kliknięcie, tak, że ten balsam się po prostu blokuje. No i otwieramy sam balsam i zobaczcie, jest on w środku, przezroczysty, no po prostu wygląda świetnie. On i tak już jest, słuchajcie, troszkę zamglony, bo ja go używałam przez no ponad chyba tydzień, więc go troszkę zużyłam, ale jak ja go pierwszy raz otworzyłam, to słuchajcie, to wyglądało jak tafla lodu, on był przezroczysty. Zobaczcie, tak wygląda. Słuchajcie, pachnie przepięknie, pachnie obłędnie, pachnie takimi malinami, pachnie hibiskusem, tak naprawdę słodko, pachnie troszkę jak takie cukierki owocowe. No i słuchajcie, ja sobie testowałam ten balsam naprawdę w dużych upałach. Teraz w Warszawie generalnie jest po 30 stopni, dzisiaj było 32. Byłam również w górach na weekend, więc przetestowałam go też w warunkach takich, wiecie, wakacyjnych, gdzieś na basenie. Więc no naprawdę testowałam go na wszelkie sposoby. I co wam mogę powiedzieć o tej formule? Ona moim zdaniem różni się od tego klasycznego Eosa, od tej klasycznej formy nieprzezroczystej Eosa, tym, że wydaje mi się, że jest lżejsza. Ten balsam trzyma mi się troszkę krócej niż ten klasyczny Eos i tu pewnie będziecie zaszokowani, tak? Droższy balsam tak naprawdę o 15 zł od tego klasycznego jest odrobinę gorszy od tego klasycznego, więc jest odrobinę gorszy, więc ja byłam generalnie w szoku, jak zaczęłam używać, bo myślałam, że będzie lepszy i będzie lepiej nawilżał i dłużej się trzymał. Aczkolwiek, słuchajcie, to są takie drobne mankamenty, ale jeśli mogłabym wam polecić, to zacznijcie od klasycznego Eosa, bo to wydaje mi się, że jest trochę już
zbajerowane. Wiecie, trochę takie bardziej designerskie niż faktycznie nawilżające usta. Nie jest to oczywiście zły balsam, natomiast ja bym dopracowała troszkę formułę. Dodałabym więcej wosku pszczelego. Podejrzewam, że tutaj tego wosku nie ma, bo jeśli byłby tu zawarty, to nie byłoby tego efektu jakby przezroczystego. No niestety, na mnie wosk pszczeli bardzo dobrze działa i pewnie dlatego ten balsam tak średnio mi się sprawdza. No tak, nawet jest napisane, że jest to balsam bez wosku. 5 naturalnych odżywczych olejków. Więc mamy tutaj same olejki, które jak dla mnie nie do końca spełniają swoją rolę. No i na minus, słuchajcie, na minus jest na pewno cena. Cena jest za wysoka, no 34,99, słuchajcie, za taki balsam, on ma 7 gram, to jest naprawdę przegięcie. Natomiast jeśli jesteście takimi freakami balsamowymi, freakami pielęgnacyjnymi, to jest coś, co na pewno musicie mieć w swojej kosmetyczce. To jest coś, co, no, co fajnie wyjąć, posmarować się i to wygląda na pewno efektownie. Natomiast ja nie kupię ponownie Eosa Crystal i nawet nie jestem ciekawa, jak ten drugi waniliowy się sprawdza. Jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie o tym balsamie, czy używałyście i no napiszcie mi koniecznie, jak się u Was sprawdza, może lepiej od tego klasycznego. No dobra dziewczyny, na pewno tym, które zastanawiały się, czy kupić Eosa Crystal, rozwiałam wątpliwości, albo zachęciłam, albo odwiodłam od pomysłu zakupu tego produktu, także dajcie mi koniecznie znać, czy spróbujecie, czy kupicie. No i oczywiście łapki w górę i co sądzicie, żeby ta stara, dobra seria testowania balsamów do ust wróciła na mój kanał, no to piszcie koniecznie i piszcie też propozycje, co mam przetestować i jakie balsamy do ust może się zastanawiacie, żeby kupić. Co mam sprawdzić, to chętnie pójdę do sklepu i będę testować balsam, a później Wam opowiem, jak się u mnie sprawdził. Dajcie mi oczywiście łapkę w górę, jeśli ten film i taka forma filmu Wam się podobała. Subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję, a ja się z Wami żegnam na dzisiaj. Buziaki do następnych filmów.